Witam wszystkich serdecznie na pierwszym odcinku z Herezją na świecie PL29, tak? PL29 mamy. I tak, minął oczywiście pierwszy dzień, w sumie prawie drugi, no bo nagrywam akurat o 17, więc można by powiedzieć, że pierwszy, drugi, ale w odcinku będzie pierwszy. Więc tak, co osiągnąłem w pierwszym dniu? Osiągnąłem 27 poziom, teraz mam aktualnie 37. No tak, zapomniałem, kamerkę zasłaniam, to tam szybko gdzieś tam przesunę, więc tak, 37 level, punkty sezonowe jak na razie aktualnie mam 25, oczywiście też jeszcze nagrody nie odbieram, bo przydam się oczywiście na później. Tutaj w dzień muzeum to zrobię na razie tyle zadań, więc nieźle. Oczywiście wszystkie zadania odbiorę po zakończeniu wszystkich zadań. Czyli jak panie zdążycie, muszę sobie jeszcze te kości cholerne, bo kości są najbardziej problematyczne. Tak na razie wyglądają staty, na razie staty nie wydaję, zazwyczaj zbieram na jak będę miał więcej procent w lidze, bo wiadomo, jak dostajecie więcej procentów umiejętności, to macie większą szansę, że zamiast jeden punkt to dostaniecie 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6. A 6 to jeszcze nie w tym etapie, ale zdarzy się, że 6 punktów dostajecie. Dostałem kilka razy w życiu. Co mogę jeszcze powiedzieć? No i nic tak za bardzo się nie zmieniło, bo wiadomo, pierwszy dzień serwera, wszelkie można sobie lumpek co odświeżyć, no bo energię już całą zrobiłem, więc możemy, czy coś będzie ciekawego? No nic nie ma ciekawego. Jakieś tam itemki, wiadomo, ja te itemki, które mają takim zszyciem, to oczywiście wykupuję, bo będą mi potrzebne do maszyny do szycia, bo wiadomo, dostajemy za to jakiś item, albo jednostek treningowy, albo punkt umiejętności, albo ile dobrze nie, chyba nie opony, ten chyba, nie. Energia, jeszcze energia i tyle, bo chyba cztery rzeczy można tylko mieć. Więc ja sobie to oczywiście kupię po odcinku. Jak stoi oczywiście z Liko, no to wiadomo, 211, no słabo, fakt, ale jak mówiłem na odcinkach, bo dużo osób się pytało, w ogóle bardzo bym chciałbym w ogóle serdecznie podziękować wszystkim za zaproszenie do drużyny, ale jak mówiłem już na tydzień temu prawie, czyli ogólnie kiedy miał być start serwera, ja gram free to play, ja nie mam zamiaru kupować na razie żadnych tam pakietów, oponek, coś. Może w przyszłości kupię sobie karnet, ale ja może nie wiem, jak mówiłem, jak zrobię sobie cały karnet, to może sobie kupię, ale nie wiem, na razie tak. Bez żadnych pakietów, może pod karnety będę grał, ale nie wiem, zobaczymy, na razie nic nie kupuję, nie wydałem jeszcze ani złotówki i tyle, dobra, może sobie coś zaatakować, no bo jeszcze brakuje mi 4 ataki, to sobie akurat zrobię po odcinku, bo nie ma szans, wiadomo, ja czy to wygram, czy to przegram, to nie ma dla mnie znaczenia, ma dla mnie znaczenie jest to, żeby to zrobić, to wszystko. Bo i tak na razie pod Hono nie grał. Dopiero będę grał po Hono po trzecim czy czwartym dniu. Bo i tak muszę wymienić cały ekwipunek, bo ten ekwipunek jest chyba na 20 poziom, więc na razie nie będę rozwijał. Treningi wiadomo, wszystko zrobione. Tutaj bym omawiłem. Kryjówka właśnie, jak kryjówka wygląda? Jak na razie tak mniej więcej wygląda. Najbardziej się skupiam na fabrykach botów, bo jeżeli ktoś nie wie, to za 4 dni, czy tam 5, będzie Hedocoiny i w Hedocoina za zdobycie 1 punkt sławy, no to będzie 1 Hedocoin, więc ja się teraz mocno ulepszam te fabryki i laboratorium nieskończonej wiedzy, no bo wiadomo, EXP jest też bardzo potrzebny, więc na razie na tych dwóch rzeczach na razie się aktualnie skupiam. Centrum kijówki mam na 9 poziom, potem muszę wywalić te kopalnie, bo wiadomo, kopalnie mi się nie są opłacane, bo więcej dostaję wiadomo za atak, co możecie to zobaczyć, że przykładowo już dostaję po kilka tysięcy super kleju albo zeonitu. A bo chyba nie, ale nie no, możecie, musicie mi uwierzyć, że to było po kilka tysięcy, nawet ja zmieniłem, że ktoś miał na 5 tysięcy kleju, więc w sumie mogę wam pokazać, o tyle mam tych kuponików zeonitu i super kleju, więc no często robię te ataki. Co mogę jeszcze powiedzieć? Zadanie na tym, co na razie stoję na tym. Tutaj akurat nie zrobiłem, więc można akurat coś też szybko zrobić.
ataki, no tutaj wiadomo, przegrałem, no ale nie ma znaczenia, tak ta godzinę wygram. Tutaj na razie nie rozpoczynam, bo jak wbiję 40 poziom, to wtedy wiadomo, zadanie nadzwyczajne można robić. I co? To chyba tyle, że no nie będę pokazał, wiadomo, żeby nie było jakichś tam problemów. Jakby ktoś chciał dołączyć do drużyny, to zapraszam na Dark. Bardzo fajna drużyna, bardzo fajny właściciel. Fajnie oczywiście gracze, można sobie oczywiście pogadać miło i sympatycznie. Jak stoi oczywiście z poziomem? Aktualnie jestem 794. Jakieś kilka godzin temu byłem 700 coś, no ale wiadomo, cała energia została zrobiona, więc zostało mi jeszcze tam 15 energii, więc można w sumie by coś zrobić. Wiadomo, ja biorę same misje walki, bo misje walki są najbardziej opłacalne. Dobra. Przy okazji, bo ja mam tam zrobić dwa razy odświeżenie Lumpeksu, więc może chcemy odświeżyć Lumpeks. A właśnie mam przegląd lepszą broń, więc tak. Tutaj można wymienić, tutaj dać. Czy to się opłaca? Tak, wiadomo, ja gram pod inteligencję. Jeżeli ktoś nie wie, ja gram pod inteligencję, czyli Toxic. I ja wiem, że Toxic to jest intuicja czy coś, ale ja wiecie o tym, że od PL24 inaczej mówię, więc wiem, że na pewno znajdą się tutaj osoby, że ale Kalos, inteligencja to nie jest Toxic, tylko antitoxic. Tak, wiem, ale mówię. No ja już od PL24 mówię inaczej. Dobra, więc tak, epiki tutaj zbiję nam jak na razie, wiadomo, pod Hedokoiny, bo nie wiadomo co będzie wtorek albo siada, nie wiem kiedy są Hedokoiny, chyba w środę, więc na razie te epiki zostawiam. Dobra, tu mam jakiś pojedynek, niestety przegrany, ale wiadomo, mi to nie przeszkadza. Właśnie, przy okazji powiem wam jedno, jeżeli chcecie zrobić questa, jeżeli ktoś jeszcze nie ma sobie jednego questa, Tyrannosaurus Rex, wiem jak to mówię, znacie czego, to polecam być o 6, 7 czy 8, bo na przykład jakby był łot o 6.45, to łot był zbity mniej w 5 minut, chyba 4 minuty, bo gracz pod tytułem Tutor, wiadomo, tutaj jest znany graczem, zabił 126 ataków, czy 127 i zbił to, wiecie, w tyk, o, nie ma go, więc szanuję Tutora, jeżeli tutaj oglądasz, to oczywiście pozdrawiam. Bo cię oczywiście bardzo dobrze kojarzę w Szakesie. Jeżeli ty jesteś faktycznie tym Tutorem, bo dużo osób wiadomo. Nikiem się po każdy podkłada. Dobra, a jak co jest z czynami? No na razie tutaj mam spore czyny do odebrania. Kwestie mam tutaj. Zazwyczaj nie biorę zadań z tym. Zadań z przedmiotami. Z doświadczeniem, z jednostkami motywacyjnymi, czyli treningami i energią. Dlaczego? No po prostu będzie mi potrzebny do Hedokoinów. Może do Expo bym wziął, w sumie można by wziąć Expo, bo jeszcze nie walczę o to, ale szczerze mówiąc się tak zastanawiam. Dlaczego się zastanawiam? Już wam mówię. Bo wiadomo, ja nie gram z oponkami, gram fit to play. A wiadomo, te 5 opłonek, które wygrałem, to bardzo mi się przydadzą przygodowo za expa. Poczekam sobie, nie wiem, maksymalnie tydzień lub dwa. I za 2 tygodnie, albo tydzień, spróbuję powalczyć o setne miejsce w turniej tygodniowym doświadczeniu, bo wiadomo, 5 opłonek, 2 punkty umiejętności, 10 punktów sezonu to zawsze coś, wiadomo, nie ma co obrzydzać. Zawsze się oczywiście się przydadzą, więc na razie punkty doświadczenia nie wydaję, zostawię sobie zawsze, bo na razie się tak zostawię. Punkty umiejętności też chyba sobie zostawię, może powalczyć o ostatnie miejsce, ale chyba z ostatnim miejscem to będzie problem, no właśnie, no więc poczekam sobie jeszcze do jutra. A nie, do jutra ma być, tak? To kiedy jest zakończenie? Oka nie sprawdza, tak, do jutra, aha, to od jutra spróbuję powalczyć. Ale będzie ciężko, chyba wątpię, że wygram jakiś turniej, ale wiadomo, można spróbować. Tutaj powalczę jeszcze też o 30%, ale chyba 30% to jest od 5000, tak? Nie, 5000 jest 25, a nie, od 6. Aha, to w razie czego, przepraszam, w razie czego, że będę się mylił, ale wiadomo, header zadanie grałem 1,5 roku lub rok, więc no dużo się mogło się zmienić. Że można by zobaczyć tak na szybko.
Bo wiadomo, mam tu jeszcze swoje stare konto i dalej mogę sobie sprawdzić. Przekażę, jeśli ktoś jeszcze dotarł do tego odcinka, przypomnę się czegoś, jeżeli będzie ktoś chciał na PL26 jakieś oponki dla drużyny. Nieważne jaka drużyna, czy to topowa, czy to słaba, mogę dać oponki za darmo, wystarczy, że napiszesz do mnie wiadomość w komentarzu i ci wyślę 100 oponek do 150, no bo tyle mam oponek, bo wiecie, ja już na tym koncie nie gram, tylko chodzę zobaczyć co tam jest i tyle. Więc pamiętajcie, tutaj macie napisane. I kiedy skończyłem? Pół miesięcy temu, ale szczerze mówiąc chyba pół miesięcy temu to ja chyba grałem tylko raz tygodniu, więc tak ogólnie skończyłem wtedy jakby filmik. A filmik był chyba rok temu, więc powiedzmy szczerze, że przez rok się to zmieniło. Przy okazji chciałbym podziękować serdecznie za wszystkie porady na live, bo wiadomo był już live i chciałbym oczywiście serdecznie podziękować za wszystkie porady. Wiadomo, nie wszystkie mogę rzeczy kojarzyć. No i tyle chyba, no bo czy coś jeszcze pominąłem? I pan nie. Ja aktualnie w drużynach już dwie osoby mają 100%, więc zdaje się to są akurat prawdziwe osoby, więc oczywiście tutaj ich pozdrawiam. Miałem tutaj akurat przypadek, żeby sprawdzić dwóch osób, którzy byli na live. Oczywiście wam życzę slaje się powodzenia. Zebranie topki, bo humblerców nie jestem. Dobra, czy coś jeszcze tutaj wspominać wam? Chyba nic. Tutaj chyba wszystko poobjaśniałem, jak był pierwszy dzień. No, tyle. A, przekazy, bo mam jeszcze wiadomość do Mati Pozioma, bo wiem, że chyba o tym już wiesz, bo to było chyba już nagrać o tym chyba wczoraj, przewczoraj, ale ci wspomnę jedną wiadomość. Zawsze jak jest nowy serwer, to jest zawsze jakiś event, bo mówiłeś na odcinku przykładowo, że na PL29 jest jakiś event, a przykładowo jak nagrałeś na tym świecie 15, bo już dobrze pamiętam, na świecie 15 nie ma tam żadnych eventów. Dlaczego? Plejada zawsze tak robi, że jak na przykład jest otwarty jakiś nowy serwer, zawsze robią jakiś event, żeby przyciągnąć nowych osób. Tak to zawsze jest na przykład w Shakesie. W Shakesie tak samo jest, że na przykład jak jest nowy serwer, to masz podwójny exp, podwójne monety, chyba klepsydra, ale nie jestem pewien 100%, sedes magiczny, czyli też dostajecie lepsze umiejętności, bożej umiejętności, tylko rzeczy w sklepie i kilka innych eventów, więc w razie czego, żebyś wiedział na przyszłość, Mati powiedział, że zawsze jak jest nowy server, to zawsze są eventy, żeby przyciągnąć nowych graczy. Nie, to nie jest w razie czego Primapins żad. W sumie bym się nawet śmiał, gdyby to był Primapins. Więc szczerze mówiąc już Primapins było głównie, nie wiem czy u was tak jest, ale 1 kwietnia tak śnieży u mnie. Nie wiem czy u was tak, też tak śnieży, ale u mnie jest przynajmniej 15 czy tam 20% śniegu, chodzi o, wiecie, jak chodzi się, no to prawie do kostek mam, więc no u mnie nie jest to bardziej śnieżyca. Powiem, że 1 kwiecień, no nieźle się tam bawią. Dobra, więc co? To chyba tyle w odcinku. Bardzo wam serdecznie oczywiście dziękuję za odcinek. Oczywiście jeszcze zanim skończymy odcinek, to konkurs. Do wygrania jest oczywiście oponki o wartości sobie tak, bo tutaj chyba jest minimalnie 10 zł. Więc jeżeli dobijecie 50 łapek w górę, to zrobię wam konkurs na 20 zł, czyli przykładowo będziecie mieli na ten pakiet, jak się to nazywa, pakiecik, bo zapomniałem. Pakiet startowy, więc ja gram na streamie, w razie czego ja mam wyższe ceny, w razie czego. Więc jeżeli zostawicie 50 łapek w górę, rozdam 125 oponek albo standardowy pakiet, będzie czego kto będzie chciał, ale jeżeli nie zostawicie tych 50 łapek w górę, to rozdam po prostu za 30 oponek, czyli 10 zł. To wszystko od was zależy, można na co chcecie, na inny rzecz, więc to taki mały konkurs ode mnie dla takich wytrwałych osób, którzy weszli do końca i tyle. Jakie hasło? Hasło to będzie oponek. Takie hasło będzie, więc standardowo zostanie oczywiście suba, łapeczkę w górę, wiadomo tym więcej łapek, wyższa nagroda i hasło opony. W razie czego, regulamin w opisie. Dobra, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Serdecznie oczywiście zapraszam na streamy, czy na odcinki.
Zobaczcie też oczywiście na Discorda, który jest oczywiście link w opisie i na Instagrama. I tyle. Dzięki za obejrzenie. Na razie, cześć. Pa!